No, nieźle, nieźle. Jerzyk ma tylko złamany obojczyk. Koledzy z wydziału dali mu krew i myślę, że niedługo odzyska przytomność. Będziecie mogli państwo z nim porozmawiać. Kazak, proszę pani, stracił kawałek ucha. No i tego... Kontakt z nim jest utrudniony, ale ten doktor, światowej klasy specjalista, to on mówi, że to tylko kwestia dni, aż wyjdzie z szoku pourazowego. Z młodym, to znaczy z Krzysiem, jest trochę gorzej. Ale lekarze robią, co mogą. Zabiję cię, ty skurwysynu. Spokój! Pierdolę to rozum! Kurwa, w grobie będę spokojny! Ty wiesz, dlaczego oni nie żyją? Wiesz? Wiesz, dlaczego dziadek i student, wiesz? Kurwa, bo ten skurwiel poszedł zatelefonować, rozumiesz? Kurwa! Rozumiesz, on musiał zatelefonować i nie było go! Ja miał, kurwa, czekać! Jezu! Kurwa, przecież stary, oni nie żyją, rozumiesz? No kurwa, nie żyją! Zamknij się, błagam cię! Błagam cię, zamknij się! Nie śmiej mi, kurwa, nawet usta otworzyć, rozumiesz? Kurwa! 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 Przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony! Nikt więcej! Nikt! Kurwa, nikt! Nikt! Złożę na ciebie raport. A ja go nie przyjmę. W firmie nie donosi się na kolegów. Zrobię porządek z wami wszystkimi.